Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Objawienie Ducha Świętego w Chrystusie, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 28 marca 1990 roku. Ostatni cykl kateches pozwolił nam ukazać, że cała tradycja starotestamentalna pełna jest odniesień i aluzji do rzeczywistości Ducha Bożego, stanowiąc swego rodzaju preludium do objawienia Ducha Świętego jako osoby w Nowym Testamencie. Wiemy w istocie, że to Bóg inspirował i prowadził natchnionych autorów Izraela, przygotowując ostateczne objawienie, którego dokona Chrystus i które przekaże apostołom, aby je głosili i rozpowszechniali w całym świecie. W Starym Testamencie mamy więc do czynienia z objawieniem wstępnym i stopniowym, dotyczącym nie tylko Ducha Świętego, ale także Mesjasza, Syna Bożego. Jego odkupieńczej misji i jego królestwa. Objawienie to wprowadza rozróżnienie między Bogiem Ojcem, pochodzącą od niego przedwieczną mądrością, oraz potężnym i dobroczynnym duchem, za którego pośrednictwem Bóg działa w świecie od chwili stworzenia i kieruje biegiem dziejów wedle swojego planu zbawienia. Oczywiście objawienie starotestamentalne nie odsłoniło do końca Bożej tajemnicy. Było wszakże swoistą propedeutyką przyszłego objawienia, prowadzoną przez samego Boga, w fazie starego przemierza, za pośrednictwem prawa i proroków, oraz samych dziejów Izraela, jako że omnia in figura kontingeband Ilis. Wszystko ma w nich symboliczne znaczenie, jest zapowiedzią rzeczy przyszłych. W rzeczy samej na początku Nowego Testamentu spotykamy kilka postaci Józefa, Zachariasza, Elżbietę, Annę, Symeona, a przede wszystkim Maryję, które dzięki wewnętrznemu światu ducha potrafią zrozumieć prawdziwy sens przyjścia Chrystusa na świat. Mówiąc o roli Ducha Świętego w życiu tych wiernych przedstawicieli Starego Przymierza, ewangeliści Łukasz i Mateusz dają świadectwo związku i, rzecz można, ciągłości między Starym i Nowym Testamentem, która zostanie w pełni potwierdzona przez Chrystusowe objawienie i wydarzenia Pięćdziesiątnicy. Jest rzeczą znamienną, że apostołowie i ewangeliści mówią o Duchu Świętym, opisując Bożą Interpretację zarówno w momencie wcielenia słowa, jak i przy narodzinach Kościoła w dniu pięćdziesiątnicy. Zwróćmy także uwagę, że w obu tych przypadkach w centrum Łukaszowego opisu stoi Maryja, dziewica i matka, która za sprawą Ducha Świętego poczęła Jezusa i tego samego Ducha oczekiwała, trwając na modlitwie wraz z apostołami i innymi członkami pierwotnego Kościoła. Sam Jezus wyjaśnia rolę Ducha Świętego, gdy mówi do uczniów, że tylko z pomocą Ducha mogą do końca zrozumieć tajemnice Jego osoby i misji. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Tak więc Duch Święty odsłania przed nami całą wielkość Chrystusa i w ten sposób otacza chwałą Zbawiciela. Równocześnie daje nam poznać własną rolę w życiu i misji Jezusa. Na ten bardzo interesujący problem pragnę zwrócić Waszą uwagę w nowym cyklu kateches. Jeśli dotychczas mówiliśmy o cudownym działaniu Ducha Świętego, które zostało zapowiedziane przez Jezusa, a ujawniło się w Dniu Pięćdziesiątnicy i w początkach dziejowej drogi Kościoła, teraz wypada nam podkreślić fakt że pierwszym i największym cudem dokonanym przez Ducha Świętego jest sam Chrystus. Ten właśnie cud pragniemy rozważyć. W rzeczywistości mówiliśmy już o osobie, życiu i misji Chrystusa w cyklu kateches chrystologicznych. Teraz jednak możemy dokonać syntetycznej analizy tego samego tematu pod kątem pneumatologicznym, a więc pod kątem działania Ducha Świętego w Synu Bożym który stał się człowiekiem. W nauczaniu katechetycznym osoba Syna Bożego jest omawiana po Bogu Ojcu i przed Duchem Świętym, który od Ojca i Syna pochodzi. W konsekwencji, chrystologia poprzedza pneumatologię. Jest to słuszne, bowiem także z chronologicznego punktu widzenia objawienie Chrystusa na ziemi poprzedziło zesłanie Ducha Świętego, które w dniu pięćdziesiątnicy dało początek Kościołowi. Więcej, zesłanie ducha świętego było owocem odkupieńczej ofiary Chrystusa i oznaką władzy posiadanej przez syna, zasiadającego teraz po prawicy ojca. Tym niemniej, Chrystologia wymaga, na co słusznie zwraca uwagę prawosławie: integracji z pneumatologią, jako że duch święty jest obecny już w momencie wcielenia Chrystusa, Słowa, które przyszło na świat za sprawą ducha świętego jak głosi wyznanie wiary. Obecność Ducha odgrywa w tajemnicy wcielenia rolę, tak istotną, że jeśli chcemy tę tajemnicę w pełni ogarnąć i wyrazić, nie możemy ograniczyć się do stwierdzenia, że Słowo stało się ciałem, ale musimy podkreślić, jak czynimy to odmawiając kredo, rolę Ducha Świętego w ukształtowaniu człowieczeństwa Syna Bożego w dziewiczym łonie Maryi. Od tego rozpoczniemy nasze rozważania. Z kolei spróbujemy prześledzić działanie Ducha Świętego w życiu i misji Chrystusa, w Jego dzieciństwie, w chwili chrztu, który wyznacza początek działalności publicznej Jezusa, w czasie postu na pustyni, w modlitwie, w przepowiadaniu, w ofierze, a wreszcie w zmartwychwstaniu. Analiza tekstów ewangelicznych ujawnia zasadniczą prawdę. Zrozumienie Chrystusa, kim był i kim jest dla nas, jest niemożliwe w oderwaniu od Ducha Świętego. Oznacza to, że zgłębienie tajemnicy Chrystusa wymaga światła Ducha Świętego. Ale również, że wyjaśnienie, kim był Jezus w Ewangelii, nie może pominąć działania Ducha od momentu wcielenia Słowa. Przez całe Jego życie. Duch Święty pozostawił na obliczu Chrystusa znamie swej boskiej osobowości. Dlatego bliższe poznanie Chrystusa wymaga pogłębionego poznania Ducha Świętego. Wiedzieć, kim jest Chrystus i wiedzieć, kim jest Duch, te dwa postulaty są nierozdzielne i nawzajem się implikują. Możemy jeszcze dodać, że także relacja między chrześcijaninem a Chrystusem pozostaje pod wpływem jego relacji z Duchem Świętym. Mówi o tym list do Efezjan, gdzie autor wyraża życzenie, by Duch Ojca sprawił wierzących wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka, ażeby mogli poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę. Znaczy to, że na drodze poznania i miłości Chrystusa, drodze prawdziwej chrześcijańskiej mądrości, potrzebujemy inspiracji i przewodnictwa Ducha Świętego wewnętrznego nauczyciela prawdy i życia.